Widzieliście kiedyś zaklinacza węży i zastanawialiście się, dlaczego kobra tańczy do muzyki fletu? Zaklinacze węży potrafią sprawić, że niebezpieczna kobra zaczyna poruszać się w rytm muzyki. To niesamowite, ponieważ kobry są zupełnie głuche i wcale nie słyszą granej melodii. Dlaczego zatem tańczą? Kobry wyraźnie wyczuwają drganie ziemi. Mocniejsze uderzenie jest dla nich oznaką zbliżającego się niebezpieczeństwa. Kiedy więc zaklinacz węży pokryjomu uderzy nogą w ziemię, kobra podnosi się i przyjmuje obronną postawę. Zaklinacz porusza się w rytm muzyki, a kobra, aby nie stracić go z oka, naśladuje jego ruchy. Może się wydawać, że zaklinanie węży nie jest zatem takie trudne. Trzeba jednak stanąć na tyle blisko, żeby kobra poczuła drganie, i na tyle daleko, żeby nie mogła zaatakować. A to już nie lada sztuka.